Witam Was bardzo serdecznie w poniedziałek. Zaczynamy nowy tydzień. Jak słyszycie, albo nie słyszeliście, nie wiem. Chłopaki są w domu. Już od tamtego wtorku cały czas mają kaszę, byli u lekarza, mają inhalację, mieli jakiś tam sambukol, coś tam jeszcze. No i ten kaszel nadal im nie mija, po prostu jest taki duszący, że aż łzy w oczach się pokazują. Porażka. Więc jeżeli nie przejdzie, może jeszcze do jutra poczekam. Już na jutro też mi napisałam zwolnienie z przedszkola. Udamy się jeszcze raz do lekarza, bo ile można? Ile można? Byliśmy u lekarza chyba w czwartek. No to czwartek, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, dzisiaj piąty dzień, wiecie co? I poprawy nie widać. Dobra, kochani, aparat jest podładowany. Mamy 94%, więc możemy działać. Bardzo szybko się naładował. Nie wiem co z tą baterią, żeby 100% w pół godzinki, no ale dobra. Niech tak będzie. Ja właśnie odpaliłam sobie kominek, zrobiłam ostatnio nowe woski, powiem Wam, że są rewelacyjnie, przepięknie pachną, dałam też mamie, mama powiedziała, że w całym domu po prostu pachniało, a Zuzia jak po kilku godzinach weszła tam do innego pomieszczenia, wiecie, to nadal przepięknie pachniało, więc jest, udało się, są po prostu przepiękne, jeszcze w kształtach świątecznych, idealne po prostu na ten okres. Ja muszę się zaraz iść umalować, bo wyglądam źle. Dobra, przenieśliśmy się do... Oła, jest Stasiek! Przenieśliśmy się do pokoiku i ja biorę się za malowanie. Takie wiecie co, że na szybciutko po prostu, żeby coś było, żeby nie była taka łysa, bo nie wiem, dziwnie się jakoś czuję. Dobrze, że ostatnio kupiłam podkład, bo mi się tamten zupełnie skończył, już nic nie da się wygrzebać. Teraz w Rossmanie był na promocji za 22 zł. Ja zawsze zamawiam przez internet, bo jest taniej, ale tam zawsze muszę coś dobrać, wiecie o co chodzi, żeby się opłacało z tą przesyłką, a teraz jak był na promocji za 22, to tak ok, bo na internecie są za 18 plus wysyłka, nawet lepiej wyszło, więc trzeba, wiecie, obserwować, ja tu Stachu. Oh no, Stasiek, pójdziesz mi zmoczyć gąbeczkę pod wodę? Musi tak powyciskać, tu mam jeszcze jedną w zapasie, ale się rusza, sorki, tu mam jeszcze jedną w zapasie. One są z Action. Rewelacja. Długo ich nie było. Zuzia je odkryła z moją mamą. Długo ich nie było. Ale się tutaj rusza. No, jest na takiej wieży, że po prostu szok. Sorry z tym bałagan tam z tyłu. I co? Wypadłam z... Aha, odkryła. Kupiłyśmy sobie. Później się okazało, że mi chłopcy oderwali na pół, wiecie. Ich to bardzo ciągnie, jak coś jest takiego, wiecie, mięciuśkiego i w ogóle. Żeby odgryźć albo oderwać. No i później długo nie było ich. No i teraz znów wróciły. Czekajcie, muszę iść sama sobie ją na... I są po prostu fajne. Ja wróciłam i zobaczcie, poczekaj Stasiek. Zobaczcie jak ta gąbka... Boże, jak to się kiwa, no. Poczekaj, Stasiunia. Nie wytrzymam zaraz z tym aparatem. Mama, tu piję. Zobaczcie jak ta gąbka mega urosła, więc cena tej gąbki to uwaga 3,99. Dobra, koniec, bo się trzęsie jak. O nie, Stasiek strzela, uwaga, chować się. No widzicie co ja tutaj mam? Stasiula. Kochani, w ogóle były pytania do Q&A, które, kurczę, to musiała wrócić i nagrać, ale tam było pytanie, moja ulubiona pielęgnacja teraz, więc tutaj odpowiadam, że bardzo lubię ten krem od Zuzi, on jest z apteki. Słuchajcie, patrzyłam na jego cenę, bo polecałam komuś tam ze znajomych i on kosztuje około dyszki, a jest naprawdę fajny, taki skoncentrowany, taka bardziej maść, taki, nie wiem, gęsty krem po prostu, no naprawdę fajny i przy okazji bardzo ładnie pachnie. No i dobra, jestem gotowa. Delikatny makijaż, brązowy, kreseczka, standardowo rzęsy. No i tyle. A teraz biorę się za sprzątanie, bo tutaj nawet chłopcy przynieśli swoje buty. Nie wiem, co one tutaj robią, ale głęboki oddech i będzie wszystko w porządku. Kochani, przed tym jak wezmę się tutaj za sprzątanie oto tego pokoju, to muszę Wam powiedzieć, że te woski bez ściemy są po prostu super. Super, 5 minut i ja za chwileczkę mogę iść i zgasić tego tea lighta, bo naprawdę czuć już w całym domu, więc jest też bardzo wydajny. Mimo tego, że te kosteczki są bardzo małe, to powiem Wam, że ja wzięłam na pół do mojego małego kominka i spokojnie na dwa razy moim zdaniem starczy do palenia. Jak ktoś ma większy kominek, no to na raz, ale no ekstra, 5 minut, nawet nie wiem, wiecie co, czy nie bardziej mi się podobają robienie wosków niż świec. Nie wspominałam jeszcze na YouTubie,
ale link do mojego drugiego Instagrama właśnie z poświęconym woskom i świecą, który nazywa się Palenisko. Bardzo podoba mi się ta nazwa. Możliwe, że kiedyś, wiecie, będzie to już taka oficjalna nazwa. Logo również przepiękne jest, które zostało zaprojektowane przez mojej przyjaciółki męża, za co bardzo, bardzo dziękuję. Jest mi ogromnie miło. I Kamil również ma kanał na YouTubie, ponieważ mają zespół Planety. Również linka wam dam, dam wam w opisie. Teraz mi się tak przypomniało, więc możecie wchodzić, zobaczyć. Bardzo, bardzo utalentowani ludzie. Ostatnio kupiliśmy płyn do kąpieli z Isany. Ogólnie sporo osób lubi te płyny. Nie wiem, czy wysuszają, czy nie. Ale był w fajnej cenie, bo tylko 2,99. Jak zaczęłam tego słodkiego jeżyka, było bardzo dużo tych zapachów, to stwierdziłam, że wezmę. Okej, kochani, ja właśnie zrobiłam kolejną produkcję. Produkcję wosków. Teraz muszą tutaj leżeć. Nie będę ich ruszać. I zobaczymy za jakieś 2-3 godzinki. Wyjmę, zobaczymy, czy ładne kształty wyszły. Powiem wam, że bardzo lubię to robić i cieszę się, że wpadłam na taki pomysł, żeby zacząć sobie z tym działać. Dzień dobry, w kolejnym dniu założyłam sobie na szybko bluzę, tak? To jest ta, co miałam też ją wczoraj, bo mi jakoś tak chłodnawo było. Chłopcy nadal w domu, jeszcze jutro zostaną, ale czwartek i piątek na 90% już idą. Jest coraz lepiej, zostają oczywiście jeszcze syropek. No ale widać jakąś poprawę i powiem wam, że widać poprawę w kaszlu, odkąd kupiliśmy inny syrop, też na kaszel, taki wiecie, bez recepty, i naprawdę spoko zadziałał, że czuję, że po prostu ma taki ten kaszel nieduszący, o, może tak. A ja przyszłam do kuchni, biorę kubeczek i będę robiła sobie herbatkę. Chciałam z cytryną, ale nie mamy cytryny, więc lipa. Pani Ignaś się tutaj wam pochwali, jak pisze swoje imię, tak? Aha. Dobra, no to pokazuj. Mama tu stanie. Ja już narysowałam jedne. No. Oj, tej słabo chyba widać, dobra. Później przybliżę, no. Tak. Super. Brawo! Zobaczcie, jak przepięknie Ignaś pisze. Zobaczcie, jeszcze raz pisze, tak? Wyłączyłam aparat, to proszę. Ignacy! Pani, może tam w tle słychać odkurzacz. Ja właśnie robię frytki. Takie, wiecie, w piekarniku. Zero dodatku tłuszczu. No, i powiem wam, że nie mamy keczupu, więc delikatnie je posolę i może z jakimś innym sosikiem, albo po prostu takie same. Kochani, piekarnik się nagrzał, więc wkładamy nasze frytasy na jakieś 15-18 minutek, czyli będzie, dobra, 18 po, bo tutaj źle mi chodzi zegarek na kuchence, ale to mniejsza z tym. I coś miałam powiedzieć, aha, przed chwilą usiadłam z Ignasiem i nauczyłam go pieniążków, wiecie, 1 grosz, 2 grosze, 3, boże, 3. 1 grosz, 2, 5, 10, 20 i 50, więc bardzo dobrze mu idzie i teraz przejdziemy do, wiecie, do trochę grubszych. A ten? 5, 20 teraz. Dobrze, i tutaj jeszcze jeden? 1 grosy. Pięknie. Jeszcze może dla tych, którzy nie mają Instagrama i mnie tam nie obserwują, pokażę wam, jak prezentują się moje woski zapachowe, świąteczne. Czekajcie, muszę je wyjąć, bo one są szczelnie zamknięte, żeby ten zapach, wiecie, teraz ładnie przechodził. I jeden wam pokażę, na przykład prezentuję... O, czekajcie. Może tak wam pokażę, nie chcę się tak dokładnie wyostrzyć, więc są różne kształty. I akurat ten zapach to jest grzane wino. Tak, chodźcie na mój kanał też. Ja też mam. No masz, dawno nie dodawaliśmy nic, co nie? Tutaj się wyleguje pan Nazarilla. Jak merda ogonkiem. A tu co to za piesek? Co to za piesek? Dobrze, kochani, ja już tego vloga będę kończyć. Chcę wam go zmontować i wstawić, ponieważ na moim kanale nic nie było od tygodnia. Nie wiem, czy mówiłam już w tym vlogu, czy nie. Teraz rzadziej będą się pojawiały filmy, ponieważ cały grudzień będę nagrywała, więc tak, no nie cały, 24 dni do Wigilii. Więc ja się z wami żegnam, wysyłam buziaki, trzymajcie się. Zostawcie łapkę w górę koniecznie. Pokażcie, ile was jest.